ojciec opery polskiej, twórca stylu narodowego w pieśniach, operach, kantatach. Wybitny kompozytor, wielki patriota i społecznik. Oddany mąż do szaleństwa zakochany w swojej żonie i ich 10 dzieci. Człowiek, który nad splendor i poklask przedkładał niedzielny obiad z rodziną. Stanisław Moniuszko. Przychodzi na świat 5 maja 1819 roku w rodzinnym majątku Ubiel na terenie dzisiejszej Białorusi jako syn byłego oficera i pianistki amatorki. To matka zaraża Stanisława pasją do muzyki i zostaje jego pierwszą nauczycielką gry na fortepianie. Szybko zauważa niezwykły talent muzyczny syna. Chcąc zapewnić mu odpowiednie wykształcenie, rodzina Moniuszków przeprowadza się do Warszawy. W 1836 roku 17-letni Stanisław trafia do Wilna. Zakochuje się tam od pierwszego wejrzenia w Aleksandrze Miller, córce gospodyni domu, w którym mieszka. Wkrótce para ogłasza swoje zaręczyny. Moniuszko, by zdobyć zawód muzyka, musi jednak opuścić Wilno. Jedzie na studia do Berlina, ale przez cały czas rozłąki śle do narzeczonej listy. Zachwyca się w niej grą debiutującej wówczas Klary Wick, narzeka na nudny bal maskowy i ból zęba, przede wszystkim jednak nieustannie wyraża swoją miłość i tęsknotę za ukochaną. Po 3 latach wraca wreszcie do Wilna, gdzie bierze ślub. Stanisław pracuje jako organista w tamtejszym kościele, udziela lekcji muzyki, organizuje amatorski zespół churalny oraz orkiestrę. Jednocześnie cały czas komponuje utwory religijne, wodewile, a także opery komiczne wystawiane przez wędrowne zespoły. W 1846 roku poeta i pisarz Włodzimierz Wolski wręcza mu libretto Halki. Stanisław rozpoczyna komponować operę, która na zawsze odmieni jego życie. Uroczysta premiera ostatniej wersji Halki odbywa się 12 lat później w Teatrze Wielkim w Warszawie. Moniuszko odnosi spektakularny sukces. Wkrótce kompozytor rusza w turnę po Europie Zachodniej. W listach do żony opisom wrażeń z koncertów towarzyszy troska o przychodzące na świat dzieci, szczegółowe wyliczenia zarobków i wydatków, a czasem także kąśliwe uwagi o ówczesnych gwiazdach muzyki. Franciszka Lista podsumowuje zdaniem, że komponuje tak, jak on sam tańczy. Nie najlepiej. W 1858 roku Stanisław wraz ze swoją liczną rodziną przenosi się do Warszawy, gdzie obejmuje stanowisko dyrygenta opery. Cały czas komponuje. Jego opery komiczne, Flis, Hrabina, Verbum Nobile ugruntowują jego pozycję niekwestionowanej gwiazdy polskiej muzyki. W 1865 odbywa się premiera Strasznego Dworu. Operowa epopeja stanowi wielki manifest polskości i wywołuje ogromny entuzjazm publiczności. Nie umyka to uwadze carskich cenzorów, którzy doprowadzają do zdjęcia opery z afisza zaledwie po 3 przedstawieniach. Sukcesu nie odnosi już niestety druga po Halce opera poważna Paria, ani komiczna operetka Beata. 4 miesiące po premierze tego dzieła, 4 czerwca 1872 roku, kompozytor niespodziewanie umiera na atak serca. Jego pogrzeb ściąga wielotysięczne tłumy i wkrótce przeradza się w narodową demonstrację. Moniuszko staje się kompozytorem wieszczem. Jego wizerunek przez lata coraz bardziej oddala się od rzeczywistego człowieka, utykającego na jedną nogę, wiecznie zmagającego się z kłopotami finansowymi ojca 10 dzieci, któremu zdarzało się z biedy dyrygować orkiestrą w 2 różnych butach.